Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie w kolejnym odcinku o wszystkich utworach Fryderyka Chopina. Dziś Polonez S-moll, opus 26, numer 2. Polonez napisany w roku 1936 i pomyślany jako ciąg dalszy Poloneza C-moll. W niektórych wydaniach Chopin właściwie, przeczytałem, że Chopin nie napisał na końcu Polonez C-moll, aby powtórzyć jeszcze raz początek, tylko tak jakby chciał, żeby przejść od razu do następnego Poloneza, choć wydaje się to wszystkim muzykologom i pianistom jakby niedopatrzeniem i błędem, ale kto wie. Na pewno Chopin myślał o tych dwóch Polonezach jako całości, o Polonezach melancholijnych, smutnych, takich, jakim była sytuacja Polski w tamtych czasach. Tak jak wspominałem już w poprzednim odcinku, do którego odsyłam tych z Państwa, którzy go nie oglądali. Polonezy są nierozerwalnie związane z historią naszego kraju, z jej tragiczną, smutną, z jego tragiczną, smutną historią. Z tym, jak bardzo cierpieliśmy, z tym, jak bardzo walczyliśmy i ile straciliśmy, aby na koniec zyskać niepodległość i wolność. Polonezy są takim świadkiem, choć każdy inny, to są to poematy. Jest to poezja pisana właśnie polskością. Brakuje słów, bo tak naprawdę by trzeba było użyć bardzo poetyckich słów, aby opisać to wszystko. Dziś mamy Poloneza zupełnie innego. Poloneza, który nie wprawi nas w dobry nastrój. Poloneza, w którym Chopin niewątpliwie był niezwykle zainspirowany, gdy go pisał, ale też chciał oddać właśnie tragizm ówczesnej sytuacji, jakiś nawet trochę może pesymizm i smutek i załamanie. Załamanie tysięcy Polaków, którzy walczyli, którzy dawali wszystko z siebie, aby niepodległość odzyskać, a mimo wszystko wówczas się nie udało. Kilka słów o tym Polonezie z książki Ferdynanda Hessicka pod tytułem Chopin. A właściwie on cytuje innych Chopinoznawców. O wiele dramatyczniejszym nastrojem odznacza się Polonez S-moll, który według Krasowskiego przedstawia obraz tak strasznej, a tajemniczej grozy, tak ponurymi dźwięki do naszej duszy przemawia, tak okropne cierpień rozwija skargi, że do określenia ich pióro nasze czujemy jest za słabe. A więc opisać słowami to, co usłyszymy, jest rzeczą niemożliwą. Spróbuję, ale myślę, że tutaj muzyka musi przemawiać sama za siebie. Myślę, że potrzebujemy dobrze wsłuchać się w ten utwór. Nie jest to polonez bardzo często grywany, tak jak zresztą i poprzedni jest dużo bardziej znany, ale mimo wszystko jakby no, najczęściej pianiści wybierają jednak te większe pozycje. Trudno jest wygrać z polonezem as-dur, z polonezem a-dur, nawet z polonezem w bis-moll, ponieważ są to polonezy, w których można też popisać się techniką, w których można zrobić wrażenie na słuchaczach. Tutaj nie, ponieważ to są bardzo introwertyczne utwory, ale jest to rodzaj pamiętnika troszeczkę. Ja bym tutaj to nierozerwalnie połączył z życiem Chopina i ze stanem Chopina w tamtym czasie. Bardzo wyraźnie to słychać. Co jeszcze czytamy o tym Polonezie? Kleczyński pisze, że Polonez ten bogatą odznacza się fantazją, a nawet niektóre jego zwroty piękniejsze są jeszcze i szlachetniejsze niż w polonezie poprzedzającym. Ciekawe jest trio, a więc część środkowa, w którym z małą zmianą taż sama fraza ośmiotaktowa powtarza się aż 4 razy. W istocie. Utwór jest naprawdę niezwykle smutny, tajemniczy, dramatyczny. I cóż, pozwólmy zabrzmieć już teraz po tym wstępie muzyce. A właściwie wstęp, bowiem
Cały polonez rozpoczyna się od wstępu. To jest troszkę tak, wrażenie jest takie, jakby temat nie mógł się urodzić albo rodził się w wielkich bólach. Z niezdecydowaniem, jakby nie mógł, po prostu nie był w stanie przejść przez głowę kompozytora, który tworzy. Jakby brakowało mu sił tak naprawdę. Mamy dwie zestawione ze sobą frazy. Pierwsza fraza, pierwszy motyw, dwa motywy zestawione ze sobą. Pierwszy motyw. Tylko tyle. Tylko tyle i aż tyle. Bardzo przypomina to scherzo bemol, pisane już mniej więcej w tym okresie. Tajemniczość. Przy scherzo bemol, to wyprzedzę trochę już moje filmy, Chopin mówił, żeby to brzmiało, jakbyśmy byli w domu umarłych, czyli w kostnicy. Zimno, ciemno, przerażające miejsce, prawda? I tutaj jest bardzo podobny motyw. Pięć nut. One są oparte na sekundach małych. Zagrane razem bardzo bolą. Ale nie ma ciągu dalszego tego, ponieważ to jest przerwane, ucięte jakby nożem. Cisza jest i potem mamy jakby rytm poloneza. Ta-ta-tam, ta-ta-tam, ta-ta-tam. Na zwolnieniu. Drugi raz próba. I znów rytm poloneza przerywa. Trzeci raz. I znów rytm poloneza przerywa. I czwarty raz. I wreszcie się udało. Właściwie zaczyna się melodia poloneza po tym takim wybuchu, jakże dramatycznym, pełnym bólu, rozrywającego serce wybuchu. Dalej nie mamy melodii, na której możemy się oprzeć, ale mamy ten początek. Tutaj, proszę Państwa, dla Państwa wiadomości, bo nie macie Państwo nut na pewno przed sobą, większość z Państwa. To, co tutaj napisał Chopin, jeśli chodzi o tempo, jest absolutnie niebywałe, bowiem w każdym takcie mamy wskazówkę, żeby coś z tempem zrobić. Nietypowe dla Chopina. W takcie drugim pokolite nuto, a więc zwolnienie. W takcie trzecim accelerando, a więc przyspieszenie. W takcie czwartym pokolite nuto i crescendo, a więc zwolnienie i zgłośnienie. W takcie czwartym, piątym, przepraszam, przyspieszenie accelerando. Następnie w takcie szóstym znów zwolnienie i zgłośnienie. W takcie siódmym mamy znowu in tempo, a więc w tempie. I proszę sobie wyobrazić, że to jest w każdym takcie, czyli Chopin się nie może zdecydować. Albo właśnie się szamotamy. To jest chyba świetne określenie na szamotaninę tego. Zaczynamy wszystko bardzo cicho. I teraz mamy pokolite nuto, a więc zwolnienie. Ta-ta-tam, ta-ta-tam, ta-ta-tam. Accelerando, a więc przyspieszenie. Ta-ta-tam. I znowu zwolnienie. Ta-ta-tam. I crescendo, a więc coraz głośniej. Znów accelerando. Znów zwolnienie. I teraz in tempo. Mamy taki na chwilę, wreszcie, jakby do czegoś doszliśmy, prawda? Ale ten moment, ten wstęp jest niezwykle tajemniczy, niesłychanie napisany. Zagram go jeszcze raz bez mówienia. Przepraszam bardzo, jeszcze raz. Thank you.
pierwszy temat. To wszystko się powtarza. Słuchajmy się w ten temat. Ten temat nie prowadzi donikąd. On kończy się totalną beznadzieją. On się zawiesza. On nas nie... On, Chopin nie rozwija tego tematu w ogóle. Jest tak jakby nie chciał pisać. Tak jakby właściwie nie wiem, dlaczego wydał taki utwór, ale zrobił to celowo. Cała melodia... No nie może być chyba bardziej bolesnej melodii niż ta. Zwłaszcza te dwie nuty. W nich czujemy ogromny ból. Proszę posłuchać wolniej. I beznadzieje. Tutaj gdzieś idziemy. To samo. I nie mamy siły. Cisza i takie machnięcie ręką. Na końcu jest takie, a żeby to wszystko jest w ogóle nieważne, niepotrzebne. Tak jakby... nie mam już siły po prostu się tym dalej zajmować. Mam dosyć. Takie troszeczkę jest tutaj odczucie. A więc cała ta pierwsza część tego poloneza jest taka właśnie bardzo niedookreślona, taka dramatyczna. Pełna smutku niezwykłego, oddająca właśnie stan, myślę, wielu Polaków w tamtych czasach. I o to chyba Chopinowi chodziło. Moment wybuchu, a więc jakiegoś takiego próby, jakiegoś wzniecenia ognia, ale niestety nieudanej. A więc, co się dzieje dalej? Dalej mamy gdzieś z oddali wojsko. Jest to armia, ale albo iż tylko duchy, to brzmi to bardzo, bardzo źle, ale no to jest już 6 lat po powstaniu, gdzie na pewno wiemy doskonale, że zginęło bardzo wielu Polaków. Albo duchy, albo wspomnienie, ale to się zbliża. I na chwilę odzyska ta armia, o, dzwony. W takim momencie odzyska tą polską dumę i taką siłę do walki. Ale cały czas będzie dramat. Posłuchajmy może tych duchów wojska w czterogłosowej fakturze. Śpiewają taką jakby wojskową. Bardziej marsz chyba. Tutaj polonez. I głośniej. I tu mamy teraz ten ogień. Się, że coś osiągniemy, ale nie, bo mamy nagle... Niestety mamy wielkie cierpienie, wielki ból, wielki dramat. Jest to troszeczkę wzięte z pierwszego poloneza Cismo, gdzie mieliśmy to... Opowiadałem Państwu tutaj o tym akordzie zmniejszonym. Prawda? To tutaj mamy to samo, tylko z góry na dół. Ale co ciekawe, doprowadzone jest to do... Znaczy, doprowadza do tego dramatu właśnie to, że tak jakby to wojsko zebrało się na odwagę, jakby Polacy wskrzesili ogień, że będziemy... Nie ustaniemy i będziemy walczyć i spotykamy się z agresją. To jest wstrząsający moment, tak naprawdę. Posłuchajmy jeszcze raz całości tego.
Chociaż może zanim posłuchamy w całości, posłuchajmy jeszcze, przepraszam, to, do czego to dąży. Doszliśmy do tego... Wszystko się wycisza. I mamy takie bezsilne, zimne akordy. To Schubert pisywał takie rzeczy czasami, symbolizujące śmierć. Cisza. 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 I wraca początek. I wróci początek zupełnie bez zmian. A więc mamy to A, B, A, gdzie to B jest takim marszowym bardziej fragmentem, prawda? Posłuchajmy teraz tego właśnie, może, przepraszam, jeszcze raz w całości, zanim przejdziemy do części środkowej. Być powtórzone, ale ja już pójdę dalej do tego, tej części B. Część A znowu. Tak, i ta część A, ona kończy się znów tą beznadziejnym takim machnięciem ręki, a więc to jest to... Mamy tak zwane trio, a więc to jest to, co już czytałem Państwu, środkowa część poloneza, to, co czytałem Państwu o tym, że jest to jedna ośmiotaktowa fraza w kółko powtarzana przez całe trio. Tak, proszę Państwa, minimalistyczny sposób napisania tria, ale ile ono emocji przynosi. Ono jest wprawdzie w tonacji H-dur, więc w zasadzie powinno być radosne, powinno być ciepłe, powinno być pozytywne, ale ono nie ma takiego do końca wydźwięku. Ono ma wydźwięk jakby bohaterski, troszeczkę znów taki wojskowy, łańska melodia, troszeczkę śpiewana w chórze, a więc wyobrażamy sobie mężczyzn śpiewających, tutaj tylko mężczyźni śpiewają, kobiet tutaj nie ma. Śpiewają w chórze, rytm polonezowy, i jakaś patetyczna pieśń, ale to wszystko jest, proszę Państwa, sotto voce, półgłosem. A więc jakby albo nie mamy siły, albo nie mamy odwagi, albo po prostu nie możemy śpiewać tego głośno.
cała część środkowa, jak Chopin pisze, sempre pianissimo, a więc zawsze bardzo cicho. I ja ją po prostu teraz wykonam dla Państwa w całości. Właśnie z taką prośbą, żebyśmy wsłuchali się w to jako właśnie znów albo duchy bohaterów, śpiewające patriotyczne pieśni, albo co tylko Państwo odczują, bo tą muzykę tak naprawdę trzeba czuć, zamiast o niej opowiadać. Umierająco. Drugi raz ta sama fraza. I zakończenie. Tak nisko. Z tak głęboką depresją, z takim głębokim dramatem kończy się ta część. Cała część, w której nie możemy oddychać. To ideałem jest właśnie zagranie tego tak, żeby ta cisza mówiła. Cisza. Cisza. I teraz jest jakaś odpowiedź na to. I drugi raz to ta melodia. W odpowiedź. Powtórka. Ta sama fraza powtórzona jeszcze dwukrotnie w tonacji molowej. I odpowiedź.
Tak, więc jest to przejmujące w swej prostocie. Słyszymy wyraźnie, że tutaj Chopin no, nie myśli w ogóle w aspekcie jakiejś efektowności. Nawet nie myśli o tym, żeby to piękne specjalnie było. Jeszcze nie mamy takiej melodii w tym polonezie, jaką mieliśmy w środkowej części poloneza Cismo, gdzie mieliśmy. Tutaj nie ma tego w ogóle, więc ten polonez też jest naprawdę rzadko grywany. Myślę, że szkoda, choć on faktycznie przygnębiająco wpływa na słuchacza. To nie jest jeszcze koniec. Po tym wraca część A. Chopin wręcz, prawda? I znów ostatnia próba. Ileż tu jest bólu? Końcówki. Końcówka jest niesamowita, bo daje nam przyspieszenie, aby na koniec zakończyć się strasznie wolno i bez najmniejszej nadziei i z najgłębszym smutkiem. Proszę posłuchać. I tutaj. Utworze to właściwie nawet oklasków nie powinno być. Kończy się ruiną, zgliszczami, ciszą i śmiercią i wielkim smutkiem. I w taki stan nas wprowadza i bardzo mi przykro, że kończymy można by powiedzieć w takim stanie, ale na koniec, żeby ku pokrzepieniu serc przeczytam Państwu kilka fragmentów z listów Chopina o tym, jak się czuł Polakiem.
a więc można by powiedzieć taką jego polskiej samoświadomości. Na wieść o wybuchu powstania w Warszawie pisze do przyjaciela: tyś w wojsku kopaliście wały, u was żyję, niech wam się wiedzie. Czemuż nie mogę choć bębnić? Z wykrzyknikiem. Chopin chce być tam. Chopin chce bębnić. Chopin chce wspierać. I walczyć. Na wieść o upadku powstania. Pisałem poprzednie karty, nic nie wiedząc, że wróg w domu. O Boże, jesteś ty? Jesteś i nie mścisz się? Czy jeszcze ci dość zbrodni moskiewskich albo sam Moskal? Przerażające słowa. A ja tu bezczynny, a ja tu z gołymi rękami, czasem tylko stękam, boleję na fortepianie, rozpaczam. Proszę państwa, słyszeliśmy to. Na wieść o ruchach wyzwoleńczych w Wielkopolsce, to było u progu Wiosny Ludów, a więc to było dużo później, Chopin napisał z kolei takie słowa. Nie obejdzie się to bez strasznych rzeczy, ale na końcu tego wszystkiego jest Polska. Świetna, duża, słowem Polska. I tak też się stało. I na końcu była Polska. I usłyszymy, teraz mogę mówić do państwa po polsku, możemy żyć w wolnym kraju, również dzięki Chopinowi. I usłyszymy już w kolejnym odcinku wielką, wspaniałą Polskę. I to ja rozumiem. Tak można kończyć odcinek. Dziękuję państwu bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne właśnie opus 40 i nasz wspaniały, symboliczny polski polonez Adur. Do zobaczenia.